dzisiejszego nagrania prawdopodobnie zainteresuje wszystkich tych spośród Was, którzy chcą chociaż odrobinę poprawić swoją sylwetkę, a już na pewno wszystkich tych spośród Was, którzy chcą się pozbyć pewnego mankamentu tej sylwetki, którym są tak zwane boki. Cześć YouTube, z tej strony Michał Kanclerz, witam Was na kanale Trener TV. Boki, czyli nieestetyczna substancja rozlewająca się tuż nad naszymi biodrami, która po prostu poszerza naszą talię, która tym samym psuje naszą sylwetkę. Bo właśnie sprawa wygląda tak, że jeżeli my zredukujemy te boki, momentalnie uzyskamy sylwetkę, która wygląda szczuplej i mięśnie, które są bardziej wyeksponowane, co zawsze wygląda dobrze, zarówno w sylwetce damskiej, jak i w sylwetce męskiej. Pierwszą najważniejszą sprawą w tym temacie byłoby zrozumienie, czym te tak zwane boki są. Otóż nie jest to nic innego jak tkanka tłuszczowa. Tkanka tłuszczowa reprezentowana przez nagromadzenie tłuszczu w naszym ciele w różnych strategicznych punktach. Niekiedy w zależności od naszego profilu hormonalnego w okolicy klatki piersiowej, może na plecach, może gdzieś tam na udach, albo właśnie w okolicy pasa. Jeżeli w okolicy pasa, to możemy liczyć na to, że jeżeli tej tkanki będzie odpowiednio dużo, jeżeli nasze ciało zachowało sobie nadmiar energii na później w postaci tkanki tłuszczowej w odpowiednio dużej ilości, to już mamy praktycznie pewność, że tutaj nad biodrami będzie coś wystawać i będzie to poszerzać naszą talię. I gdybyśmy chcieli to usunąć, musimy zrobić nic innego, jak po prostu obniżyć poziom tkanki tłuszczowej. Poziom tkanki tłuszczowej w całym naszym ciele. Istnieją tylko niejasne przesłanki dotyczące tego, że trening w konkretnym segmencie może właśnie spalać lokalnie tkankę tłuszczową, przyspieszać odrobinę spalanie tkanki tłuszczowej. Natomiast najważniejszy czynnik w tej kwestii będzie to deficyt kaloryczny. Deficyt kaloryczny, który musimy wypracować. Wtedy też z całego naszego ciała będzie znikała tkanka tłuszczowa. Zarówno z klatki piersiowej, zarówno z pleców, zarówno będą się odtłuszczały nogi, jak i odtłuszczał się będzie pas. W zależności od naszego profilu hormonalnego niektóre segmenty będą odtłuszczały się szybciej, inne później, ale nie ma innego skuteczniejszego rozwiązania na usuwanie boków niż po prostu obniżenie tkanki tłuszczowej. Musimy wydatkować po prostu więcej energii niż tej energii dostarczamy. Jeżeli na przykład jemy dużo, to musimy odpowiednio dużo ćwiczyć lub po prostu skuteczniejszą strategią będzie połączenie dwóch tych płaszczyzn, zarówno więcej się ruszać, jak i po prostu mniej jeść. Jeżeli chodzi o trening, jakie rozwiązanie warto byłoby tu wybrać? Czy może skupienie się wybiórczo na ćwiczeniu skośnych mięśni brzucha, bo być może niektórzy z Was tutaj kliknęli ten filmik, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób efektywnie trenować brzuch w tamtym rejonie. Czy wykonywanie tego typu ćwiczenia jest dobre w tym celu? Niekoniecznie. Czy wykonywanie tego ćwiczenia jest najefektywniejszą drogą, żeby osiągnąć właśnie redukcję tkanki tłuszczowej tuż nad biodrami? Też niekoniecznie. Czy nawet wykonywanie tego efektywnie wyglądającego ćwiczenia jest najlepszym wyborem? Też niekoniecznie. Że brzuch, jeżeli trenujemy, oczywiście czerpiemy z tego bardzo dużo korzyści, przede wszystkim z uwagi na to, jak nasza postawa zacznie funkcjonować, na ile będziemy sprawni, na ile ten brzuch po obniżeniu tkanki tłuszczowej będzie efektownie wyglądał. Natomiast najważniejsza sprawa jest taka, że decydując się na trening związany z redukowaniem boków, musimy brać pod uwagę wybór ćwiczeń taki, który pozwoli nam zużytkować jak największą ilość energii. I teraz łatwy test dla Was. Zróbcie 10 brzuchów i zróbcie w tym momencie 10 przysiadów. Prawdopodobnie zauważyliście różnicę między tymi dwoma ćwiczeniami, że to ćwiczenie wielostawowe, złożone, jakim jest przysiad, które angażuje wiele mięśni naszego ciała, nawet bez obciążenia, nawet w domu, jest to po prostu lepsze rozwiązanie pod kątem zmęczenia naszego organizmu. Zmęczenia tu i teraz, które odbije się w tym, że nasze ciało będzie musiało zrekompensować znacznie większą ilość energii, więc po prostu spali więcej tkanki tłuszczowej, jeżeli my nie załadujemy się po treningu na przykład, nie wiem, olbrzymią ilością jedzenia, która właśnie zniweczy nasze wysiłki. Albo idąc o krok dalej, po prostu spróbujcie wykonać ten sam przysiad, który wykonaliście przed chwilą, ale przytrzymajcie na przykład plecak, który waży dosyć dużo, albo jeżeli macie do dyspozycji, to po prostu sztangę. Zróbcie kolejne 10 przysiadów i oczywiście prawdopodobnie zmęczenie jest na znacznie wyższym poziomie. Wniosek z tego nasuwa się taki: jeżeli chcemy trenować, wybierajmy przede wszystkim te ćwiczenia, które nas męczą. Barpisy, różne formy interwałowe, jeżeli tylko nasza kondycja i stan zdrowia na to pozwala, trzeba ćwiczyć jak najbardziej intensywnie. I uzupełniać ten wysiłek kontrolą tego, co się je. Chcemy się pozbyć boków, ćwiczmy więcej i jedzmy mniej. Chcemy się pozbyć tkanki tłuszczowej w okolicy klatki piersiowej lub na plecach, ćwiczmy więcej i jedzmy mniej. Lub po prostu wybierzmy jedną z tych płaszczyzn, jeżeli druga wydaje się nam nieosiągalna, ale mimo wszystko musimy spełnić warunek związany z tym, żeby dostarczyć mniejszą ilość kilokalorii niż potrzebujemy. Mniej tkanki tłuszczowej zgromadzonej w
okolicy brzucha, to zawsze jest węższa talia. Natomiast kiedy my nie dokopiemy się do tych mięśni brzucha, to nigdy nie możemy liczyć na dość wąską talię. Chcemy nie mieć boków? Schudnijmy. Żeby schudnąć, trzeba mniej jeść, więcej trenować, po prostu konsekwentnie tego się trzymać, nie przez tydzień, może przez dłuższy okres i wtedy na pewno możecie liczyć na to, że boki będą znikały. Mniej tłuszczu, boki znikają. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że to wideo okaże się dla Was pomocne. Jeżeli tak, to klikajcie łapkę w górę, komentujcie. Do zobaczenia niebawem. Cześć!